Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy czasem zdarza Ci się tak, że ktoś Ci podpowiada dobrze, a Ty mówisz nie, nie zgadzam się z tym, tylko ja mam rację. Ten ktoś inny w dobrej wierze chce Ci pomóc, a Ty upierasz się przy swoim. Jeżeli tak, to być może pomoże Ci pewna historia. Pewnego razu wypłynęły na morze dwa okręty wojenne i kiedy wyszły z portu, okazało się, że rozpętała się wielka burza, fale uderzały o burtę i mgła zasłoniła całą przestrzeń. I na jednym okręcie został na mostku kapitan. I nagle otrzymał informację, że widać światło. Zapytał się, czy to jest światło stałe, czy rufowe. I otrzymał odpowiedź, że stałe. Czyli okazało się, że byli na kursie kolizyjnym, czyli że ktoś naprzeciwko nich zbliża się do nich. Mówi, proszę, wydajcie sygnał, zmień kurs o 20 stopni. I taki informacja taka poszła w eter, a po chwili wróciła. Zmień kurs o 20 stopni. A on mówi, tu kapitan, zmień kurs o 20 stopni. I po chwili już otrzymał odpowiedź, tu oficer, zmień kurs o 20 stopni. I w końcu taki zdenerwowany kapitan mówi, jestem kapitanem okrętu wojennego, zmień kurs o 20 stopni. I otrzymał odpowiedź. Jestem oficerem latarni morskiej. Zmień kurs o 20 stopni. Co z tej historii wyniesiesz, to twoje. Życzę ci miłego dnia i być może czasami nie warto upierać się przy swoim zdaniu. Pozdrawiam.